aluminiowa rączka dla kamery nurkowej, nie tylko, 20 cm długości, w najszerszym miejscu ma 4,5 cm, w najwęższym ma 4 cm, grubość każdej płytki 5 mm, dwie części, które się rozsuwają, żeby zwiększyć i zmniejszyć szerokość całej rączki, 10 cm, no prawie 9 cm i 9 mm i 4 cm szerokości. W głównej płycie są wycięte takie rowki, nie wiem, czy to widać dobrze. Pokażę może kluczem. Tutaj. I one mają długość 96 mm. I teraz w płytce, która się przesuwa, są takie wypustki, ale tylko niestety dwa. Dlaczego niestety? Ponieważ jak się włoży, nasunie się na główną płytę, no to widać, że się rusza. Ale oczywiście tu są trzy dziury regulacyjne. Są dołączone trzy nakrętki aluminiowe, bardzo fajne, ale chyba z czasem trzeba będzie wymienić na stalowe, ponieważ one już zużywają się. Tutaj już jedną rozwaliłem niechcąco, cały gwint. Nie rusza się, bardzo stabilne, trzyma się mocno. Skręcił drugą część. No, jest ok. Teraz złóżmy sobie rączki. Oczywiście ta wyższa część musi iść do przodu. To jest na śrubę M5 na imbus. Dobra, całość prezentuje się spoko. No, trzyma się. 24 cm szerokości. Największy rozmiar. Oczywiście, żeby to zrobić, trzeba znowu odkręcić śruby. W tej pozycji jest najszerzej rozstawione. 35 cm bez 2 mm. Dobra. Dołączmy kulę. Śruba M5 z jednej i z drugiej strony są dołączone klucze imbusowe i pełno podkładek, paski, podkładek sprężynowych. Nawet bym powiedział, że za dużo. Spust migawki aluminiowo-stalowy, część, która włącza i wyłącza aparat lub kamerę, możliwość przesuwania w trzech różnych pozycjach, czy ustawiania w trzech różnych pozycjach, góra-dół, do przodu, do tyłu i na rączce również. W lewo, w prawo. Można również odkręcić tą część. Tutaj są trzy różne śruby, więc trzy różne klucze.
dobrze ze sobą wozić. Teraz jest tak jak było, zamieniamy odwrotnie, mamy większą możliwość ustawienia sobie do różnych aparatów. Płytka stabilizująca, przykręcana do rączek i przy górnej części długość 37,3 mm, szerokość 2,5 cm i grubość 5. I 39 mm. M5, M6. To jest standardowy, aparatowy, 1,4 cala. No i żeby założyć, oczywiście trzeba odkręcić znów śruby przy rączce. Należy oczywiście ustawić cały spust migawki poziomy w pionie do kamery przy już zakręconych lekko śrubach. Ustawić całą rączkę, czy pasowała ta szerokość stabilizatora i wtedy dokręcić. Sześć zacisków aluminiowych na kule calowe. Naprawdę bardzo mocno się trzyma to, bardzo mocno, ciężko w ogóle to ruszyć. W zestawie były również dwie przedłużki kulami calowymi o długości 13 cm i szerokości no prawie 2 cm. Na stronie również są trzy dziury gwintowane na 1,4 cala. Dwie kule calowe na imbus. Z drugiej strony śruba 1,4 cala. Jest możliwość odkręcenia.
dwie bojki wypornościowe o pływalności 447 gram, wodoszczelne do 100 metrów, z włókna węglowego zrobione i aluminium na kulach calowych. Długość 23 cm. cm, a bojka bez kul 15 cm i 2 mm. Dwa uchwyty na latarkę o długości 10 cm, średnica wewnętrzna 34 mm, średnica zewnętrzna 44 mm. Śruba dociskowa, niestety plastikowa, ale to nie szkodzi, zawsze można wymienić lub zamówić z metalową na Imbus. Dobrze się trzyma, sztywno, tutaj nic nie lata. Bardzo fajne. W końcu dwa ostatnie elementy, czyli dwie latarki zrobione z aluminium. Długość 148 mm na 52 mm w tym miejscu, na 35 mm w tym miejscu. Trzy tryby świecenia. 100%, 50% i miganie. Na jednym LEDzie XML2 Cree. 1000 lumenów. I bateria 26650. Dodatkowo jest dołączony adapter na 18650. Moim zdaniem latarka naprawdę bardzo solidnie wykonana. Nie wiem, czy to będzie widać. Dwa o-ringi uszczelniające po jednej stronie, dwa o-ringi oszczelniające po drugiej stronie. Nawet ciężko jest to skręcić. Trzyma się bardzo fajnie w woli. Jest nawet miejsce na sznurek. Zielone światło. Pierwsze ciśnięcie 100%. Od 4,2 V do 3,7. Żółte światło, jak się będzie wyczerpywała bateria. Od 3,7 do 3,2. Czerwone światło poniżej 3,3 V. I całkowite wyłączenie poniżej 2,7 V. Latarki te nie nadają się do filmowania lub fotografii podwodnej, ponieważ światło skupione jest w jednym miejscu. Do nurkowania nocnego jak najbardziej są w porządku, lub do dopłynięcia do miejsca docelowego, gdzie chcemy robić zdjęcia lub filmować.